dla inwestycji przy ulicy Żółkiewskiego. Bardzo proszę, Jan Żołnierz, referowanie. Proszę Państwa, do Rady Gminy obowiązek dotyczący ustalenia warunków statutowych dla inwestycji Smartmą Szkodowa w budynku mieszkalnego biura rodzinnego z garażem podwójnym przy ulicy Żółkiewskiego 38 w Krakowie. Jeśli chodzi o parametry tej inwestycji, które są podane w tym wniosku, ja może tylko pokrótce powiem Państwu, że Żółkiewskiego 38 to jest działka mniej więcej położona naprzeciwko tej drogi, która nazwijmy to wpada do Alei Powstania Warszawskiego. Nie mamy niestety, ma rozumieć Pani Grzegorzu, że nie mamy w tym momencie zdjęć. Tutaj jest ten punkt, taka sytuacja. Jest boisko, taka, nazwijmy to, działka w kształcie lądu. To jest właśnie ten teren. Jeśli chodzi o parametry tej inwestycji planowanej, podane we wniosku, to jeśli chodzi o kondygnację, to mają być 4 plus 1 podziemna, w którym ma być umiejscowiony garaż podziemny. Tak, ma być płaski, maksymalna wysokość to jest 13,5 metra, powierzchnia zabudowy to jest 300 metrów kwadratowych, powierzchnia użytkowa 850 metrów kwadratowych, nie jest przewidziana żadna powierzchnia sprzedażowa. I oczywiście obsługa komunikacyjna przez ulicę Żółkiewskiego. Tyle jeśli można powiedzieć o wniosek, komisja podpisywała go pozytywnie. Zastępujemy uzasadnienie. Proponowana zabudowa podniesie jakość zdewastowanego obecnie terenu. Są jakieś pytania? Ile będzie miejsc parkingowych? Nic nie jest podane. To jest budynek wielorodzinny. Ta działka jest dość szeroka, więc nie będzie w całości zabudowana. Myślę, że nie ma żadnego problemu. To budynek czterokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja to jest. Tak. 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 Czy są jakieś pytania? Jest Pani tylko pewnie przygotowania w jakimś chce. Ale czy może proszę Państwa jakieś pytania do pozwolenia? Jedno wina z Indią? Cztery. Są na pierwszym na jakie? Takie same. Bo to jest kontynuacja poprzedniego budynku, na który był 4% dużo. Czy Pan wyda? Na teren, tak? Przodu. Jest tam, czy nie? Jest, bo tak proszę Pana jest, a teraz drzewo i oczy. Na przodu? Jak ma to być? Też też ma być. Garaż podjęty za drogę wyjścia. Czyli obok tego białego budynku tutaj, tak? Ten pierwszy budynek. Natasza, to jest wyraźna stałowa jeszcze istnieje? Tam jest może ta chyba domowa telewizyjna, prywatna szkoła muzyczna, prywatna jakaś szkoła, gdzieś jakiś liceum, czy coś takiego. Tego niskiego budynku, a jest szkoła. No to by mi stanie bardziej głębkie. Na terenie Abłęku. A ten budynek jako przeszedł, to on będzie zlikwidowany? Ten istniejący obecnie? Tak. No tam jest ruina. A czyli Państwo go chcecie wypuścić? Tak, musi się. Po prostu się nie nadaje do niczego.
Tak, już nic nie ma, tak? W tym budynku? Nie. To taka jakaś była szopa. Wysoki jest? Ten obecny? No. Dwie kondygnacje. Czy oznacza, że on nie wyjdzie poza dzierżawę tą, która w tej chwili jest jakby ustaloną tam. Czterokondygnacje są najwyższe, tak, na tej ulicy. Tak i będzie. I sąsiedzi tak zadowoleni są? Jeden bardzo zadowoleni, bo to są też A inni? A to jest Krzysiu, to tam był? Nie, tam się nie da coś. A WF-em, ale to by się nie da. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania do pani albo do pana przewodniczącego komisji? Jeżeli nie ma pytań. To ja się tam będę tak uczelni, że nie jest jest kilka, czy? Nie, no to jest tutaj. To się zakręci w ogóle. To jest taki budynek. A to się chodzi z miasta do obrotu botanicznego. Tak, tak, to są same do obrotu. Jeżeli już więcej nie ma pytań, w takim razie możemy przejść do głosowania. Kto z państwa jest za? I osób 17. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał?